odpowiedzi na to pytanie, jeśli chodzi o zagrożenia regulacyjne, pokazał wczorajszy raport, który został przygotowany przez Deloitte i EKF Research. I tam, co ciekawe, wśród takich dwóch spośród 11 zagrożeń regulacje były wskazane jako te istotnie wpływające na rozwój rynku ubezpieczeniowego. Było osobiście to dla mnie bardzo zaskakujące, muszę przyznać. Wskazano tam jakby na dwa elementy: przeregulowanie i nadmiar regulacji prokonsumenckich. I myślę, że rzeczywiście coś w tym jest. Znaczy, dla mnie najistotniejsze w podejściu do regulacji jest to, żeby regulacje adresowały potrzeby, oczekiwania wszystkich interesariuszy. Oczywiście klient jest jakby najważniejszy. Rolą ubezpieczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa klientowi. Oczywiście powinien być zapewniony odpowiedni nadzór ze strony odpowiednich organów, więc te przepisy muszą wspierać ten nadzór, ale myślę, że też nie można w regulacjach pomijać interesu tej trzeciej strony, czyli bezpośredniego adresata regulacji, a tym są zakłady ubezpieczeń, czy szerzej rozumiane zakłady, pośrednicy ubezpieczeniowi, agenci, brokerzy.